Siemanko mordeczki, witam was w mojej kuchni. A dzisiaj przygotuję tortille z kurczakiem w ramach filozofii Zero Waste, bez marnowania. Mam tutaj kurczaczka, którego sobie usmażyłem parę dni temu, a do marynaty dałem sos sojowy, ja użyłem kikomana i sporo przyprawy grillowej. Może być również przyprawa do gyrosa. Ja taką użyłem, bo taką miałem. Z prymatu. Ale zobaczcie jeszcze. Taka przyprawa z hamisa jest naprawdę bardzo dobra i ją polecam. Nawet bardziej niż taką grillową. Reszta składników to kukurydza złocista, tortille. Ja akurat użyję tych pano z Biedronki, suszone pomidorki, sos barbecue dla zaostrzenia, sos Louisiana. Możecie jakiegokolwiek ostrego sosu dodać, jak lubicie. I zaraz się zabieramy za to. Ok, mam tutaj pokrojone pomidory suszone, kukurydzę, to mięsko. Najlepiej jest oczywiście tak na szybko nawet zamarynować w sosie sojowym i jakiejś mieszance przypraw. Ja użyłem grillowej, bo taką miałem, ale polecam bardziej gyrosa. Bierzemy talerz, wykładamy na niego tortillę i zaraz będzie się działa magia. Zrobię wrapa lepszego niż w McDonaldzie. Okej, okay. No to cóż, już się grzeje opiekacz. Jak nie macie opiekacza, proszę bardzo, jak mówiłem, patelnia. Sucha patelnia, kładziecie na przykład garnek na tej patelni. Mięsko układamy na środku. Staramy się, żeby nie było za dużo tego wszystkiego. Teraz tomatos. Ja akurat tutaj dam całego pomidora. Właściwie to dwa kawałki. Sorry, ale straszliwie się ślinię, bo wiem, jakie to będzie przepyszne. Ja po prostu kocham pomidory suszone. Oj, sorki. Zapomniałem odsączyć. Nic się nie dzieje. Mamy, proszę bardzo. Teraz możemy jeszcze doprawić sosem sojowym. Można po prostu zatkać wylot i po palcu będzie oczywiście lecieć. Upiermandolimy się, ale przynajmniej będzie to wszystko elegancko przyprawione. Sos barbecue najlepszy według mnie. Trochę ostrego. I zawijamy. Najważniejsze, spróbuję to zrobić tak do kamery. Ściągnąć cały farsz. Ja akurat wolę tak do połowy najpierw zawinąć. Otwarte. Ciach. Mach. I tutaj ważne jest, żeby to wszystko ładnie zawinąć.
bo inaczej nam się to wszystko rozwali. Taka jest prawda. Dobra. Tutaj, żeby zawinąć, najważniejsze, żeby te rogi pozawijać. Lecimy do opiekacza. Proszę bardzo, tutaj mój opiekacz. I teraz wkładamy naszą tortillę, tak żeby się wszystko ładnie zapiekło. Zamykamy. Jak widzicie, oczywiście nie da się do końca zamknąć, ale to jest oczywiście dla tych, co nie mają grilla elektrycznego. Na grillu spokojnie grillujecie tak z 5 minut i jest ok. Ja wolę takie trochę bardziej chrupiące, dlatego jeszcze później obrócę i z drugiej strony przypiekę. Tak, żeby była taka fajna kratka. Proszę bardzo. Zobaczcie, ładnie przypieczone. Teraz obracamy, bo jakoś bardziej mi tutaj grzeje dół. Zobaczcie. No, tak mi grzeje z dołu. Obracamy jeszcze o 180 stopni, żeby była taka fajna kratka. I czekamy. A ja już dostaję ślinotoku. Serio. Ciężko mi gadać. Wracam za chwilę. Okej. Chyba już gotowe. Ja jeszcze robię sobie drugą. Tymczasem zobaczcie, jak to pięknie wygląda ta tortilla. Spieczona. Ładnie. Jeszcze tylko w przekroju. A ja lecę, jeszcze tylko pokażę wam w przekroju za chwilę, ale lecę robić jeszcze jedną. Tak, głodny jestem. Proszę bardzo, tak oto prezentuje się moja tortilla z kurczakiem, z suszonymi pomidorami i dość dużą ilością kukurydzy. Sorry, po prostu już dostaję ślinotoku. Wow. Powiem tylko tyle. Powiem tylko tyle. Nie będę się bał tego powiedzieć. Orgazm na języku. Po prostu jest lepsze niż Spoko Loko. Tak, nie boję się tego powiedzieć. To jest lepsze niż Spoko Loko. Oczywiście w Spoko Loko do burrito wiadomo, że dają ryż. Ja jednak nie dałem, bo to bardziej tak na modłę amerykańską. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jak to przepysznie wygląda. Najważniejsze, żeby zawinąć dobrze te rogi. Bo inaczej będzie sos płynął. Ale to jest po prostu zajebiste. Ale pamiętajcie, kurczak musi być dobrze przyprawiony. Ja akurat wtedy użyłem dość sporo przyprawy grillowej, około 2 łyżek. Łyżek, nie łyżeczek. 2 łyżki stołowe. Jeszcze sosu sojowego 3 łyżki. Niedługo to marynowałem, bo po prostu szybko to wrzuciłem na olej. I pamiętajcie, dużo musi być, trochę więcej niż na przykład do schabowych. Musi być tego tłuszczu. Podsmażacie. Szybkie smażenie. I później troszeczkę odsączyć z tłuszczu, zawinąć. I
I pamiętajcie, żeby zawinąć właśnie te rogi. O, tutaj będzie lepiej pokazane. Tak, trzeba zawinąć rogi, żeby sos nie wypływał. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, piona!